Historię z języka angielskiego przełożył Oskar Berezowski. Redakcja tekstu Omega. Jako analityk śledczy FBI spędziłam lata przeszukując głębiny cyfrowego giganta znanego jako Dark Web. Jest to ogłupiająca praca polegająca na przeglądaniu tysięcy nielegalnych stron oferujących usługi od groteskowo sztucznych do mrożących krew w żyłach. Nazywam się Clara Sanders. Jestem niezamężną 35-latką. Pochodzę z kochającej się rodziny, w której rodzice ustanowili sobie za cel przygotowanie córki na wszystko, co może ją spotkać w życiu. Wystawianie na różnorakie aspekty życia, jak to ujął mój ojciec. Odpowiadała mu praca drwala. Miał fach w ręku i metodyczny umysł. Moja matka była uzdolnionym inżynierem i niesamowicie inteligentna. Rodzice dobrze przygotowali mnie do życia, lecz nie na to, co kryje się pod nim. Nie na świat czyhający za ekranem, ukryty w przeglądarkach i z dala od dobrze znanych mediów społecznościowych, z których większość z nas z chęcią korzystała. Musiałam sama przygotować się na ten świat. Pracując dla Federalnego Biura Śledczego, miałam poczucie, że przynajmniej robię coś pożytecznego, wsadzając za kratki przestępców z Dark Webu. Chociaż ta świadomość i tak nie ułatwiała mi zadania. Im więcej czasu spędzałam konfigurując przeglądarkę Tor, zestawiając połączenia VPN i tworząc profile do interakcji z podejrzanymi osobnikami, tym bardziej czułam, że mroczne części mojego umysłu niszczą moje z reguły pozytywne nastawienie. Nabrałam znacznej odporności na takie rzeczy. Stworzyłam w umyśle mentalny katalog, zawierający najpodlejsze przykłady ludzkiej natury, jakie kiedykolwiek widziałam. Pomagało to stłumić wpływ brutalnych obrazów, na które prędzej czy później natrafię. Jednak na dłuższą metę moja zdolność do odpierania nadciągającego mroku powoli malała. Brnęłam dalej w otchłań internetu. Szybko zdałam sobie sprawę, co jest prawdą, a co nią nie jest. Płatni zabójcy? Stek bzdur. To oszustwa phishingowe do wyłudzania pieniędzy od desperatów i niestabilnych psychicznie osób. Podobnie było z Red Rooms, streamami online, w trakcie których oprawca znęca się nad swoją ofiarą. Walenie konia do transmisji przedstawiającej podrzynanie gardła jakiegoś nieszczęśnika? Czy też kobiety wykorzystywanej seksualnie do tego stopnia, że byłoby lepiej, gdyby umarła? To nie istnieje. Ale to były dla mnie te łatwiejsze dni. Ze stronami, które twierdziły, że mogą zaoferować usługi mafijnego hitmana lub wyrafinowane zabójstwo, przynajmniej od razu było wiadomo, że patrzy się na wabiący interfejs użytkownika z ukrytym złośliwym oprogramowaniem. Tym, co przyprawiało mnie o gęsią skórkę, były prawdziwe oferty. Strony z narkotykami i nielegalną bronią były przerażające, ale nie były czymś, czego wcześniej nie widziałam. Przejrzałam wiele z tych stron. Czasem wyrażałam zainteresowanie produktem, by zobaczyć, jakiego karalucha mogłabym wywabić z ukrycia. Niestety, ponieważ to Dark Web, rzadko mi się udawało go złapać. Użytkownicy działali bardzo ostrożnie, korzystając z szyfrowania na wysokim poziomie i silnie zakodowanych profili, by ukryć swoją tożsamość oraz uniknąć złapania.
Jedynie szczęśliwy traw bądź błąd nowicjusza prowadził do ich aresztowania. Prawdziwe zło kryło się w seksualnym półświatku internetu. Widziałam to wszystko. Pomimo przebywania w bezpiecznym małym boksie w biurze, czasami czułam, jakbym zapuściła się do najmroczniejszych zakamarków świata. Jedynie treści erotyczne ukazują tę gorszą stronę ludzkości, ujawniając to, czego tak naprawdę ona łaknie. Przeglądając strony hostujące porno, odkryłam, że mogę podzielić treści pod względem ich skrajności. Pierwszym poziomem było teoretycznie legalne, ale trzymane w tajemnicy. Skrajne fetysze, fantazje o grupowych gwałtach i ich aranżacjach. Odrobina brutalności, lecz wszystko z osobami, które wyraziły zgodę. Jeżeli jest coś, czego się nauczyłam, to jest to, że każdy ma swoje dziwne upodobania i czasami lepiej tego nie kwestionować. Drugi poziom znajduje się w szarej strefie. Nie w kwestii legalności. Wszystko, co się w niej znajduje, jest nielegalne jak jasna cholera. Lecz balansuje na cienkiej linie pomiędzy pożądaniem a prawdziwymi zboczeniami. Miażdżenie genitaliów, seks ze zwierzętami, samookaleczanie, gwałt i wiele, wiele więcej rzeczy, które zwyczajnie odbierają wiarę w ludzkość. Trzeci poziom. Najciemniejsze miejsce w moich myślach. Obejmował to, co zmieniało Dark Web ze zwykłej miejskiej legendy w przerażające miejsce. Handel ludźmi, torturowanie i filmy z dziećmi o oczywistej treści. Przeglądając te miejsca, część mnie mogła się jedynie zastanawiać, co człowiek może zrobić w obliczu takiego zła. Niestety, miałam dużo czasu na kontemplowanie o tym w przeciągu ostatnich 2 lat. Zwłaszcza o temacie pornografii dziecięcej, kiedy FBI wszczęło największe w historii dochodzenie związane z cyberprzestępczością, mające na celu wykorzenienie Playpen, źródła ludzkiej deprawacji. Operacja Pacyfikator zabrała mnie do najmroczniejszych zakątków internetu, które wydawały się nie mieć końca. Playpen był serwisem ukrytym za torem, który w najbardziej aktywnych okresach tworzył, udostępniał i reklamował dziecięcą pornografię ponad 215 tysiącom użytkowników. Jako śledcza, moim zadaniem było nie tylko oglądanie niezliczonych filmów, na których młode osoby były torturowane, gwałcone i plugawione, lecz także budowanie relacji z użytkownikami, próbując ich zidentyfikować. Nic nie było trudniejsze niż rozmawianie z 40-paroletnim gościem z Wisconsin, starając się brzmieć entuzjastycznie, który w innych okolicznościach wydawałby się całkowicie normalny. Opisywał, jak przywiązał swojego 5-letniego syna do łóżka i się do niego dobierał. Podczas niezobowiązującej rozmowy o drastycznym znęcaniu się nad jego własnym dzieckiem, czułam, jak moja psychika zaczyna wysiadać. To tylko pogłębiło moje zrozumienie, jak zły jest Dark Web. Tacy ludzie siedzieli sobie w domach, rozmawiając o tym, jakby to było zupełnie normalne z ich pojebanymi znajomymi. Na szczęście, cała ta męczarnia w końcu się opłaciła. Dzięki kontaktom, które ja i ludzie z mojego departamentu nawiązali na tej stronie, FBI było w stanie zhakować ponad 1000 komputerów członków Playpen. Dokonano 900 aresztowań
wliczając w to twórcę i administratora strony, Stevena Chase'a, który przez przypadek ujawnił swój adres IP. Zwyrol szybko został postawiony przed amerykański system sprawiedliwości i otrzymał 30 lat więzienia. Lecz nie uważałam, żeby był to wystarczająco satysfakcjonujący wyrok. Wraz z aresztowaniami 259 ofiar, od noworodków i niemowląt po nastolatków, zostało uratowanych. Najgorsze w tym wszystkim było to, że większość ofiar było własnymi dziećmi użytkowników Playpen, co wzbudzało we mnie dziką furię. Nie potrafiłam wyobrazić sobie moich rodziców gwałcących mnie, a następnie wrzucających nagrania do internetu, żeby jakiś psychol mógł sobie do tego zwalić. Przez operację Pacyfikator czułam, że coś się we mnie zmieniło. To nie wystarczy. Powtarzałam jak mantrę, patrząc na monitor, podczas gdy pozostali pracownicy opijali sukces. Zasługują na coś o wiele gorszego. Przede mną wyświetlała się minimalistyczna przeglądarka internetowa, wypełniona strona po stronie, miniaturami przedstawiającymi jedne z najmocniejszych obrazów, jakie kiedykolwiek widziałam. Zebraliśmy ponad 23 tysiące zdjęć i filmów. Moim zadaniem była weryfikacja tej ogromnej ilości, czy rzeczywiście jest tym, czym uważaliśmy, że jest. Sprawdzanie autentyczności dziecięcej pornografii było ciężką pracą. Trzeba było upewnić się, czy każdy materiał był autentyczny. Tym sposobem można było użyć go jako dowodu przeciwko tym zwyrolom. Poprawiłam włosy, które opadając zasłoniły mi wzrok. Z drżącym oddechem opuściłam stronę główną Playpen, przechodząc przez 5 różnych zabezpieczeń tylko po to, żeby otworzyć okienko czatu. Pomimo ogromnego przełomu w sprawie, FBI nie zamknęło serwisu, tylko przejęli nad nim władzę z zamiarem wyśledzenia większej ilości przestępców. Z jednym właśnie czatowałam. Nagle wyskoczyła nowa wiadomość. Dopiero co ułożyłem małą do drzemki. Boże, tak bardzo mam na nią ochotę, ale znów będę musiał radzić sobie z jej płaczem. Co doradzasz? Zamykając oczy, odparłam chęć odpisania, że wolałabym, aby został wyruchany gwoździem z podkładu kolejowego. Zamiast tego grzecznie odradziłam pomysłu. Pozwoliłabym jej spać. Nie ma co jej budzić. I to by było na tyle. Szybko zamknęłam czat, telepiąc się od wkurwienia i zgarnęłam torebkę. Nie byłam pewna, jak długo będę w stanie to znosić. Zbierając swoje rzeczy, szybko pożegnałam się z kilkoma współpracownikami i wymknęłam się na rozległy parking. Luty w Waszyngtonie sprawiał, że mój oddech zamieniał się w kłębki pary. Kierowałam się prosto w stronę samotnej Mazdy 3, która codziennie dowoziła i odwoziła mnie z pracy. Wślizgnęłam się na siedzenie kierowcy i ścisnęłam mocno kierownicę, wyobrażając sobie na jej miejscu gardło tego lachociąga. Następnie, biorąc drżący oddech, wyjechałam z parkingu i skierowałam się prosto do najbliższego baru. Znalezienie go nie zajęło wiele czasu. O tej porze, we wtorek, większość z nich była pusta. Wybrałam jeden z mniejszych lokali, znany jako Radosny Strumyczek. Przyćmiony neon migotał słabo w oknie, gdy weszłam do podrzędnego baru pełnego lakierowanego drewna z popękanymi,
zielonymi siedziskami i tandetnymi pamiątkami. Jedyną osobą był starszy mężczyzna po 50, z kilkudniowym zarostem i wyglądający na zirytowanego, że ktoś zakłóca jego spokojny wieczór. Gdy podeszłam do stolika, odłożył szklankę, którą polerował, a następnie usiadłam. Co podać? Zapytał szorstkim tonem. Bourbona. Westchnęłam, unosząc cztery palce. Przytaknął, zdając się być nieco bardziej przyjazny. Chyba ciężki dzień. W pewnym sensie zgodziłam się. Uniósł brwi, jakby chciał, żebym rozwinęła myśl, ale nie czułam się na siłach. Kiedy barman zdał sobie z tego sprawę, powrócił do swojego burkliwego usposobienia, nalewając mi drinka i stawiając go na stole. Przyjęłam go z wdzięcznością i wypiłam połowę dwoma łykami, opierając się o panele. Coś twardego wbijało mi się w biodro. Zaciekawiona odstawiłam napój i dotknęłam miejsce przy moim udzie. Zauważyłam, że tapicerka siedzenia jest lekko wybrzuszona pomiędzy mną a ścianą, co wyraźnie sugerowało, że coś zostało pod nią włożone. Wsuwając rękę pod spód, poczułam coś cienkiego oraz gładkiego i wyciągnęłam. Był to laptop, stosunkowo nowy i w przyzwoitym stanie. Położyłam go na blacie i spojrzałam na barmana. Czy był tu ostatnio ktoś z laptopem? Potrząsnął głową, wyraźnie zakłopotany. Nie w przeciągu ostatnich 10 lat. Skinęłam głową ze zrozumieniem, rozglądając się po obskurnym barze. To było miejsce, do którego przychodziło się, aby zastanowić się nad złymi wyborami życiowymi, a nie po to, by pracować. Przez chwilę rozważałam oddanie go barmanowi, ale powstrzymałam się. Biorąc pod uwagę, że laptop został pozostawiony w miejscu publicznym przez kogoś, kogo barman nawet nie pamiętał, żeby kiedykolwiek widział, miałam niemal pewność, że skończy w pokoju z dowodami rzeczowymi. Ewentualnie mogłam zabrać go do pracy następnego dnia i sprawdzić, czy uda mi się odnaleźć właściciela. Chociaż mój tok rozumowania zdawał się być słuszny, mały głosik z tyłu głowy sugerował również drugi powód. Byłaby nim okazja do popracowania nad czymś innym niż potwory, z którymi rozmawiałam. Podjęłam decyzję. Dopiłam resztę drinka i uruchomiłam laptopa. Barman przyglądał mi się z zaciekawieniem, ale nic nie powiedział. Minęło kilka chwil, zanim laptop się włączył i pojawił się migoczący czarny ekran z prostą opcją. Tak? Nie. Nacisnęłam klawisz T i pojawiła się linijka tekstu, która wywołała u mnie dreszcz. Witaj, Klaro. Bardzo się cieszymy, że nas znalazłaś. Aby się uspokoić, wzięłam kilka głębszych oddechów. Nieśmiało wystukałam pierwsze pytanie, które przyszło mi do głowy. Skąd wiesz, kim jestem? Odpowiedź przyszła natychmiastowo. Jakby coś, co istniało po drugiej stronie ekranu, przewidziało moje pytanie. Nie jesteś jedyną osobą, która zarabia na życie zdobywaniem informacji. Moje kolejne pytanie również wydawało się oczywiste. Kim jesteś? Odpowiedź kolejny raz nadeszła w ułamku sekundy. To nie jest ważne. Ważne jest to, że wiemy, co robiłaś. Nagle ekran rozkwitł mnóstwem okropnych zdjęć, sprawiając, że moja szczęka zacisnęła się mocno.
Każde z nich wryło mi się w pamięć już podczas śledztwa. Laptop odtwarzał archiwa Playpen. Stop, kurwa! Krzyknęłam głośno, zanim pospiesznie wpisałam komendę. Stop! Barman spojrzał na mnie z niepokojem, ale pozostałam całkowicie skupiona na laptopie. Na szczęście, obrazy cierpienia i przemocy zniknęły tak szybko, jak się pojawiły, zastąpione kolejną linijką tekstu od tajemniczej istoty po drugiej stronie. Spędziłaś w Dark Webie więcej czasu niż inni. Wiesz, jakie panuje tam zło. Chcielibyśmy pomóc ci z nim walczyć. Oddychając ciężko, napisałam jedyne logiczne pytanie. Jak? Tym razem odpowiedź nie nadeszła natychmiast. Zamiast tego na ekranie powoli pojawiało się pojedyncze zdjęcie. Mężczyzna stał dumnie nad dwiema pięknymi dziewczynkami. Serce mi zamarło, gdy spojrzałam na ich twarze, podkreślone kręconymi blond włosami i radośnie uśmiechające się do aparatu. Mężczyzna stojący nad nimi wyglądał równie beztrosko. Miał prostokątne okulary, osadzone przed delikatnymi zielonymi oczami, lekko zakrzywiony nos i oznaki cofającej się linii włosów. Następnie obraz zmienił się na bardziej ziarnisty. Z zaskoczeniem zdałam sobie sprawę, że się porusza. Wideo. Te dwie dziewczynki leżały teraz na dużym łóżku, nienaturalnie nieruchome i wyglądały na niewiarygodnie bezbronne. Ścisnęłam krawędzie stołu, gdy ojciec, teraz ubrany tylko w bieliznę i stojący przed lustrem, nagrywał siebie gównianą kamerką internetową. Sama zmiana w jego zachowaniu zaparła mi dech w piersiach. Wciąż miał ten sam, niewinny uśmiech i beztroski spokój, ale teraz w jego oczach pojawił się cień sadyzmu, a kąciki ust wygięły się w łuk. Powiedział coś, ale na szczęście dźwięk został wyciszony. Zadrżałam z wściekłości, starając się zachować spokój i przypomnieć sobie, jak wiele takich smutnych, obscenicznych sytuacji przerabiałam w swoim biurze. Ale ta była inna. Teraz byłam sama. Patrzyłam jeszcze przez chwilę, jak odchodzi od lustra w stronę swoich dziewczyn. Zaczęłam gorączkowo wciskać przypadkowe klawisze, gdy pochylił się nad najmłodszą. Obraz zastygł, a ekran ponownie zgasł. Oparłam się z powrotem o sofę, z trudem łapiąc oddech. Pojawiła się kolejna linijka tekstu. To David Welsh, ojciec dwójki dzieci. Analityk systemów w szybko rozwijającej się firmie technologicznej. Jedna z najaktywniej udzielających się osób na stronie internetowej, którą twoi pracodawcy infiltrowali przez 2 lata. Jego dziewczyny są tam bardzo popularne. Zacisnęłam szczękę, pospiesznie wpisując odpowiedź. Teraz kontrolujemy Playpen. FBI używa strony jako przynęty, żeby złapać więcej przestępców. Zostaną uwięzieni i będą pilnowani do końca życia. Następna odpowiedź zmroziła mnie do szpiku kości. Ale to nie wystarczy, prawda? Dokładnie te słowa przyszły mi do głowy tego samego popołudnia, gdy rozmyślałam nad ogromem obrzydlistwa zawartego na tej jednej stronie. Patrząc na tę wiadomość, ostrożnie dobierałam kolejne słowa. Robimy wszystko, co w naszej mocy.
Nawet gdy wciskałam Enter, wiedziałam, że to kiepska odpowiedź. Tajemnicza postać zdawała się z tym zgadzać. Wiem. Niestety instytucja, dla której pracujesz, jest ograniczona wymogami prawa i konstytucją. Chwila przerwy. Ale ty nie jesteś. Serce stanęło mi w gardle, bijąc jak bęben, gdy próbowałam pojąć, co ta tajemnicza postać miała na myśli. W końcu odpowiedziałam. Co masz na myśli? Odpowiedź ponownie nadeszła szybko, gdyż moja ciekawość została pobudzona. Jesteś zaznajomiona z rozległą siecią Dark Web. Widziałaś, jakim piekłem jest to miejsce. To wirtualna czarna dziura, w której wszystko, co najgorsze w ludzkości, jest traktowane jako towar. I to bardzo dochodowy. Nie ma tu miejsca na moralność, a FBI jest ograniczone przez zbyt wiele czynników. Ty masz tę przewagę, że jesteś pomiędzy. Chcielibyśmy zaoferować ci szansę wymierzenia kolejnego przełomowego ciosu w handel dziećmi online. Zamurowało mnie. Wydawało się, że potraktowali moje milczenie jako znak, by kontynuować. Pamiętasz naszego przyjaciela, pana Welsha? Jego wizerunek ponownie mignął na ekranie. Cóż, jest on nie tylko współtwórcą tej obrzydliwej stronki, ale także zabezpieczeniem dla całej społeczności Playpen. Przeprowadziliśmy nieco bardziej inwazyjną metodę hakowania niż twoi drodzy przyjaciele z FBI i znaleźliśmy całkiem niegrzeczną kolekcję, zapisaną w zaszyfrowanych plikach. Pochyliłam się do przodu. Zaschło mi w gardle na myśl o tym, że jakiś sadystyczny skurwiel mógłby być w stanie odtworzyć i kontynuować działalność tak spaczonego imperium. Bezimienny nieznajomy po drugiej stronie ekranu kontynuował. Teraz oczywiście mogę wymazać jego pliki, odesłać je jednym kliknięciem w niebyt. Wyczułam to, ale zanim się pojawiło. Jest jednak druga strona medalu. Zabranie panu Welshowi zabawek i wysłanie za nim organów ścigania nie wystarczy. Owszem, zawsze istnieje szansa, że zostanie pozbawiony jaj, jeśli jego koledzy z celi dowiedzą się, za co siedzi. Ale to tylko opcja. On zasługuje na coś gorszego. Musi stanąć twarzą w twarz z prawdziwym terrorem, który wywołał we własnym domu. Znowu pauza. I tu pojawiasz się ty. Nie byłam pewna, co czułam w tamtej chwili. Może strach? Złość? Zwątpienie? Pustkę, ale też powracającą pewność siebie. To brzmiało, jakby rzucali mi wyzwanie. Moje palce ostrożnie ponownie dotknęły klawiatury. Co chcesz, żebym zrobiła? Odpowiedź była prosta. Usunęła go. Boleśnie i na stałe. Potrząsnęłam głową. A jeśli odmówię? Kolejna natychmiastowa, z góry przygotowana odpowiedź. Będziesz mogła dalej żyć tak jak dotychczas, ale mężczyzna, który przez lata wykorzystywał seksualnie swoje dwie córki, będzie to robił, dopóki pliki nie ujrzą światła dziennego. Moja odpowiedź była zwięzła. I ujawniłbyś te pliki.
prawda? Nastąpiła kolejna pauza. Ta zdecydowanie najgorsza. To się jeszcze okaże. Chciałam krzyczeć. Rzucić komputerem przez pokój po wypisaniu potwornych obelg pod adresem tego pokręconego, anonimowego nieznajomego. Jak ktoś mógł w taki sposób wykorzystać życie dziecka? Jego niewinność? Nie mogłam pojąć tego wszystkiego. Ale tak szybko jak mój gniew zapłonął, tak szybko zgasł. Wraz z opanowaniem przyszła nieodwołalna decyzja. Próbując uspokoić oddech, odpisałam: zrobię to. Ostatnia odpowiedź nieznajomego przyszła w formie adresu wraz z krótką listą poleceń. 1. Zapytaj, czy zna jeszcze kogoś zamieszanego. 2. Spraw, by cierpiał. 3. Pozbądź się go z tego świata. Mała notka poniżej obiecywała więcej informacji, gdy tylko wykonam swoje zadanie. Po spisaniu adresu zamknęłam laptopa i rozejrzałam się za barmanem, ale wyszedł w którymś momencie mojej wymiany zdań. Przez chwilę zastanawiałam się, czy wiedział więcej niż mówił, lecz postanowiłam nie drążyć tematu. Była prawie 10 wieczorem, a adres, który mi podano, był nieco ponad godzinę i 15 minut drogi stąd. Gdybym jechała szybciej, dotarłabym tam w niecałą godzinę, ale zdecydowałam, że po drodze zatrzymam się w sklepie z narzędziami. Potrzebowałam się zaopatrzyć. Podczas jazdy nie mogłam oprzeć się wrażeniu, że nieznajomy zza drugiej strony śledzi każdy mój ruch. Odtworzyłam w głowie wydarzenia z ostatniej nocy, zastanawiając się, czy nie podjęłam złej decyzji. Nie, to nie była chwilowa zmiana zdania. To nadchodziło od dłuższego czasu. Pomimo bezdusznych środków perswazji zastosowanych przez tajemniczą postać, jedna rzecz była prawdą w tych przerażających, pewnych siebie tekstach. Te potwory zasługiwały na coś gorszego. Przeklikiwanie się przez kolejne strony emocjonalnie i fizycznie wyniszczających obrazów zniosło moją zdolność do postrzegania osób, które ścigaliśmy, jako ludzi. W momencie, gdy łączyli się z Dark Webem, stawali się czymś bardziej złowieszczym. Wcieleniem okrutnych, pierwotnych instynktów, które popychały ich do zaspokojenia zdumiewająco niegodziwego pożądania kosztem swoich bliskich. Wielokrotnie dostrzegałam ten instynkt na twarzach tych, którzy brali udział w nikczemnych aktach publikowanych na Playpen. Co gorsza, wcielałam się w ich rolę, starając się wyciągnąć z nich więcej informacji. Wszystkie te godziny spędzone przy biurku na śledzeniu tej deprawacji zakończyły się jednym, bezspornym wnioskiem, który był równie brutalny, co prosty. Ci ludzie cenili sobie zaspokajanie swoich pragnień ponad wszystko inne, a Dark Web był ich narzędziem do osiągnięcia tego celu. Do takiego przekonania doszłam już dawno temu. Osoba z laptopa była po prostu bodźcem, którego potrzebowałam, aby zacząć działać. Reszta podróży upłynęła w ciszy, kiedy myślałam o tym, czego zamierzam dokonać. Upewniłam się, że sklep, do którego pojechałam, znajdował się na uboczu, w bardziej zaniedbanej dzielnicy, by zmniejszyć szansę na uchwycenie mnie przez monitoring. W moim wózku znalazły się zwykłe rzeczy. Lina, taśma klejąca, ścierki,
a także bardziej fachowy sprzęt, w tym młot dwuręczny, dłuto, nóż do tapet i ręczny palnik gazowy. Gdy już wszystko zdobyłam, zapłaciłam gotówką i wznowiłam swoją podróż. Dotarcie do skromnego dwupiętrowego domu Davida Welsha na przedmieściach nie zajęło zbyt wiele czasu. Obserwując dom z samochodu, przypomniałam sobie o dwóch nieszczęsnych córkach tego potwora i zdałam sobie sprawę, że jest pewien problem. Nie mogłam posłać tego lachociąga do piekła, jeśli jedna lub obie jego córki się obudzą. Panika zaczęła wzbierać w mojej piersi, gdy próbowałam coś wymyślić. Wtedy w mojej torbie zapikał laptop. Moje myśli były tak pochłonięte realizacją zadania i jego moralnością, że prawie o nim zapomniałam. Wyjęłam go z torby. Otworzyłam komputer i zobaczyłam nową wiadomość. Myślisz, że jesteśmy aż tak nieostrożni? Dziewczynki są u babci, podczas gdy nasz drogi przyjaciel David zastanawia się, jak poradzić sobie bez jego ulubionej strony pedofilskiej. Westchnęłam z ulgą, zastanawiając się przez chwilę, skąd wiedzieli, że dotarłam na miejsce. Potrząsnęłam głową. Najwyraźniej namierzali laptopa. Przyszła kolejna wiadomość. 228-737. Kod do alarmu przeciwwłamaniowego. Później wszystko zależy od ciebie. Gapiłam się na te słowa, rozumiejąc kryjącą się za nimi niewypowiedzianą wiadomość. Niezależnie od biegu wydarzeń, ostatecznie wszystko sprowadzało się do mojego wyboru. Zaciskając zęby, wiedziałam, co muszę zrobić. Zabrałam sprzęt, założyłam jednorazowe rękawiczki, wysiadłam z samochodu i pospieszyłam przez ulicę do spowitego mrokiem domu. Wystarczyła tylko chwila, by wemknąć się do domu i dezaktywować alarm. Gdy już się tym zajęłam, po cichu przemierzałam dom, łapiąc przelotne spojrzenia dwóch uśmiechniętych dziewczynek na rodzinnych zdjęciach obok ich potwornego ojca. Zdumiewało mnie, że nigdy nie dostrzegłabym różnicy w osobowościach Davida Welsha i jego córek, gdybym nie wiedziała tego, co teraz. Jego najmłodsza miała zielone oczy i lekko zakrzywiony nos, a starsza miała podobny, psotny uśmiech. Ale na tym podobieństwa się kończyły. Nagle obraz uśmiechniętych dziewczynek w mojej głowie przerodził się w dwójkę nieprzytomnych, bezwładnie rzuconych na łóżko dzieci, nad którymi stoi ciężko sapiący mężczyzna. Kamera opada w kierunku dwóch dziewcząt, a ja musiałam zacisnąć oczy, aby nie widzieć tego, co nastąpiło później. Niestety, chwila dezorientacji spowodowała, że potknęłam się i strąciłam zdjęcie ze stołu. Moje gardło ścisnęło się, gdy z hukiem spadło na podłogę. Działając instynktownie, znieruchomiałam i sięgnęłam do torby po broń. Gmerałam w niej przez chwilę, podczas gdy na górze zapaliło się światło. Odezwał się miękki, lekko nosowy głos. Halo? Kto tam? Zaciskając oczy, moje palce w końcu owinęły się wokół czegoś twardego, metalowego pojemnika z palnikiem i chwyciły go mocno. Jeśli David zejdzie po schodach, będę musiała szybko działać. Przez chwilę wydawało się, że jest skłonny wrócić do łóżka, ale wydarzenia ostatnich kilku tygodni sprawiły, że stał się czujny. Liczyłam,
jego delikatne stąpnięcia, gdy schodził po wyłożonych wykładziną schodach. Ustawiłam się tuż za przejściem do kuchni, mniej więcej 15 kroków od pierwszego stopnia. David zawołał ponownie. Jestem uzbrojony. Nie chcę żadnych kłopotów. Ostrożnie wyjrzałam zza rogu wnęki kuchennej, dostrzegając cień Davida padający na frontowe drzwi. W tym momencie dostrzegłam w jego rękach coś długiego i smukłego. Odetchnęłam z ulgą. Miał kij baseballowy. Być może pałkę. To właściwie nie miało znaczenia. Po prostu ulżyło mi, że to nie była broń palna. W miarę jak odliczałam jego kroki, stawałam się pewniejsza siebie i uspokajałam. Kiedy dotarł na sam dół schodów, drewniana podłoga miękko zaskrzypiała, zagłuszając mój oddech, który zdawał się być donośnym. Gdy szedł naprzód, wygłaszając puste groźby i ostrzeżenia, po raz ostatni rzuciłam spojrzenie na dziewczyny, które zgwałcił i wykorzystał. Potem, by go zaskoczyć, wyszłam zza drzwi dokładnie w momencie, gdy David wychodził zza narożnika. Co jest, kurwa? Krzyknął David, zataczając się do tyłu i wymachując dziko kijem. Na żywo był jeszcze mniej imponujący. Tylko kilka centymetrów wyższy ode mnie i cięższy niż sugerowało jego zdjęcie. Gdy szczerząc się z satysfakcją, brał zbyt szeroki zamach, uchyliłam się przed nim, wbijając mu palnik w żebra. Poczułam, jak jedno z nich przemieszcza się pod wpływem uderzenia. Szczęście wkrótce mnie opuściło, bo zdeterminowany mężczyzna odbił końcem kija, godząc mnie w szczękę. Ból eksplodował w mojej głowie i przewróciłam się do tyłu, trzymając się za usta wolną ręką. Po chwili złość wzięła górę i ponownie skoncentrowałam się na przerażonym mężczyźnie przede mną. Kim ty kurwa jesteś? Krzyknął, robiąc krok do przodu, by uderzyć mnie kijem w głowę. Nie odezwałam się, a zamiast tego skorzystałam z okazji, że jego podbrzusze było odsłonięte i od dołu zadałam mu palnikiem cios, który trafił go między nogi, prawie miażdżąc mu przyrodzenie. Twarz Davida pobladła, a cios pozbawił go wszystkich sił. Kij upadł na podłogę, a mężczyzna, jęcząc z bólu, osunął się na kolana, zaciskając dłonie między nogami. Patrzyłam na niego przez chwilę, nie czując wyrzutów sumienia wobec tego, czego nie uważałam już nawet za człowieka. Zamiast tego był dla mnie tym, czym jego dziewczyny były dla niego. Środkiem do celu. Obróciłam palnik bokiem. Mocno ścisnęłam i zamachnęłam się, uderzając krawędzią w jego skroń. Oczy Davida przygasły i powoli przewrócił się na bok. Gdy zagrożenie zostało zażegnane, zaczęłam działać na wyższych obrotach. Związałam ręce Davida z tyłu i zebrałam wszelkie obciążające go dowody, w tym zdjęcie, które przewróciłam. Szybko sprawdziłam, czy nie krwawię, ale odkryłam tylko delikatną pręgę. Gdy skończyłam, objęłam Davida pod pachami i powoli zaczęłam wciągać go z powrotem do jego sypialni. Trochę to trwało, ale miałam mnóstwo czasu. Każdy kolejny krok przybliżał mnie do celu, który w tym momencie ani mnie nie ekscytował, ani nie przerażał. Tępy ból w szczęce najlepiej oddawał to, co czułam. To był ból, od którego potrzebowałam się uwolnić poprzez katarsis. Już nie chodziło tylko o tę omdlałą gnidę w moich ramionach. W ten sposób zamierzałam teraz walczyć z Darkwebem.
nie bacząc na to, czy to będzie czysta lub brudna gra. Gdy już pokonałam schody, wszystko stało się o wiele łatwiejsze. Zaciągnęłam Davida do głównej sypialni, która była boleśnie znajoma dzięki okropnemu nagraniu. Komputer stał naprzeciwko łóżka z baldachimem. Zadrżałam na myśl o tym, co zawierał, podnosząc mężczyznę na łóżko i sprawdzając ruchomość jego gałek, aby upewnić się, że nie odzyskał przytomności. Usatysfakcjonowana, że nadal jest nieprzytomny, rozebrałam go ze spodni i koszuli, wycierając ubraniami część krwi spływającej po jego skroni. Potem wystarczyło już go tylko przywiązać, wepchnąć gałgan do ust, zakleić taśmą i czekać, aż dojdzie do siebie. Nie musiało to długo trwać. Według moich przewidywań, po ciosie palnikiem potrzebowałby od 10 do 15 minut, aby odzyskać przytomność. I rzeczywiście, miałam rację. Miło, że dołączyłeś do mnie, Davidzie. Przywitałam go. Knebel natychmiast stłumił okrzyki dezorientacji, które kotłowały się w jego klatce piersiowej. Ze szmatami w ustach sprowadzały się do serii gardłowych odgłosów. Gdy te ucichły, a David zdał sobie sprawę, że nie ma sposobu na wyplucie knebla, postanowił komunikować się za pomocą oczu. Błyszczało w nich błagalne, zdziczałe światełko. Trzymałam na nim wzrok przez dłuższą chwilę, nie okazując współczucia, a zamiast tego demonstrując bezuczuciową pustkę, która teraz panowała w moim sercu. To nie potrwa zbyt długo, powiedziałam cicho, opierając się o krawędź jego biurka i rozkładając różne narzędzia, które kupiłam podczas mojego postoju. Jest kilka rzeczy, o których chcę, żebyś wiedział. Po pierwsze, to będzie bolesne. Po drugie, oboje dokładnie wiemy, dlaczego tak się dzieje. Widziałam filmy z tym, co zrobiłeś swoim córkom. Niski jęk wydostał się spod szmat. Pot zaczął spływać po bokach twarzy Davida i szczypać go w oczy, powodując ich łzawienie. Wybrałam pierwsze narzędzie, starając się nie zwracać uwagi na mdłości związane z następstwami jego użycia. Było to dłuto przeznaczone do wyrywania starych gwoździ z desek. Odwróciłam się do Davida i usiadłam na jego łóżku, na którym szarpał więzy, próbując się odsunąć ode mnie. Jedynym innym powodem, dla którego tu jestem, i to może być twoja szansa, jest to, żebyś mi powiedział, czy masz jakieś informacje na temat swoich popieprzonych przyjaciół z Playpen. Obracałam w ręce dłuto, czekając na jego odpowiedź. Jego gorączkowe spojrzenie wydawało się hardzieć, co było zaskakujące dla kogoś w jego sytuacji. Gdyby był członkiem gangu lub wojskowym, można by się spodziewać oporu, ale nie w przypadku jakiegoś cwaniakowatego pedofila z dark webu. Rozumiem więc, że nie. Wyciągnęłam rękę nad jego klatkę piersiową, by wyjąć knebel. Zaczerpnął łapczywie powietrza i spojrzał na mnie szyderczo, dając mi wgląd w oblicze człowieka zdolnego do okrucieństwa wobec własnych dzieci. Pierdol się, dziwko! Nie wiesz, w co się kurwa pakujesz! Jego ton mnie zaskoczył, ale otrząsnęłam się z tego i ponownie przyjęłam wyraz okrutnej obojętności. Wstrzymaj się z tą myślą. Poinstruowałam go, wpychając knebel z powrotem do jego ust. I nie ugryź się w język. Zanim zdążył zinterpretować moje słowa, powoli, skrupulatnie, w
wsunęłam dłuto pod jego prawą rzepkę. Wyciekła krew, ale nie było jej dużo. Ból był jednak potworny i David dał to po sobie poznać. Szarpał się przez kilka długich sekund, gdy przeciągnęłam dłuto przez chrząstkę stawową. Następnie pchnęłam je w górę, odrywając ją od kości, jak mięczaka od porastającego go dziobu statku. David miotał się jak mógł, a jego rzepka luźno przeskakiwała pod skórą. Z satysfakcją wycofałam narzędzie i owinęłam okaleczoną kończynę taśmą klejącą. Wyciekło sporo krwi, ale ta ilość nie zagrażała jego życiu. David wiercił się jeszcze przez pół minuty, póki zmęczenie nie dało mu się we znaki. Wpatrywał się we mnie z mieszaniną niepohamowanej nienawiści i zwierzęcego strachu. Następnie wybrałam nóż do tapet. Teraz, gdy stworzyliśmy już bliską relację, miałam nadzieję, że zrozumie, jakiego można doznać cierpienia z rąk człowieka, który dokładnie wie, co robi. Zwłaszcza w przypadku kogoś, kto był świadkiem podobnych okrucieństw jak jego. Przejeżdżając nożem pod gardłem Davida, ponownie wyjęłam knebel, ale trzymałam ostrze pod jego brodą. Tym razem żadnych brzydkich słów. Dobrze? Mów, jeśli masz jakieś informacje. Jeśli nie, to też w porządku. Dla mnie to bez różnicy. I te słowa były szczere. Właśnie w ten sposób David racjonalizował swoje potworne czyny wobec córek. W ten sposób radziłam sobie ze spędzaniem całego czasu na oglądaniu kolejnych rozdzierających serce filmów. Jedynym sposobem na przeciwdziałanie Darkwebowi było albo całkowite oddanie się deprawacji, tak jak zrobił to David, albo podejście do niej ze stoicką obojętnością, tak jak ja teraz. Dlatego też słysząc kolejną wypowiedź Davida, jedynie westchnęłam. Jezu kurwa Chryste, co zrobiłaś z moją nogą, ty szmato? Rozpieprzę ci łeb, jeśli mnie teraz nie wypuścisz! Krzyczał, walcząc z więzami i prawie tracąc przytomność, kiedy zbyt mocno szarpnął swoim zwichniętym kolanem. Musiałam uważać, żeby nie skaleczyć go nożem podczas jego szarpaniny. Kiedy zdałam sobie sprawę, że nie ma zamiaru udzielić mi jednoznacznej odpowiedzi, założyłam mu knebel i przeniosłam uwagę na jego prawą rękę. Wyobraziłam sobie, jak ta dłoń owija się wokół gardeł jego córek, odbierając im resztki pozorów normalności. Zły dobór słów, Davidzie. Jeśli będziesz tak pyskował, będziemy tu siedzieć całą noc. Zacisnął mocno dłonie, ale każdy palec posiadał cienki nerw, który biegł od opuszka do końca ramienia. Łatwo było przeciąć ten połączony z małym palcem, pozwalając mu swobodnie opaść. Stłumione krzyki Davida ponownie przeniknęły jego knebel. Dygotał i próbował uwolnić się za wszelką cenę, ale więzy trzymały go mocno, więc kontynuowałam. W ten sposób noc mijała godzinami. W tym czasie niczego nie czułam, podczas gdy nerwy Davida były narażone na rozdzierający ból. Wydawało mi się to w pewien sposób poetycko przewrotne. Część jego ciała była wystawiona na głęboką, penetrującą go siłę, a jego umysł walczył, by się od niej odciąć. Jestem pewna, że jego dziewczyny cierpiały w ten sam sposób.
Jednak przez cały ten czas David nie udzielał prawie żadnych informacji. Dopiero gdy ponownie odwiedziłam jego oskurowany palec, wykrztusił z siebie coś innego niż kolejną sadystyczną groźbę, w jaki sposób sprofanowałby moje zwłoki. Co takiego? Zapytałam, wyciągając knebel z jego zakrwawionych ust. Mówienie stało się dla niego wyzwaniem, po tym jak odgryzł sobie sporą część języka. Kenneth Branagh. Mamrotał niewyraźnie. Czy to nazwisko? Kiwnął słabo głową. Coś jeszcze do tego nazwiska? David napiął palce, krzywiąc się gwałtownie, gdy te pocięte zaczęły boleć. Zrozumiałam, że chciał to zapisać, skoro mówienie przychodziło mu z takim trudem. Obiecaj mi, że nie będziesz niczego próbował. Chrząknął i skinął głową, a stróżka krwi spłynęła po jego klatce piersiowej na ciemno poplamiony materac. Nie chcąc ryzykować, rzuciłam mu notatnik i długopis, jednocześnie chwytając za młot. Następnie uwolniłam jego mniej okaleczoną rękę, by mógł niechlujnie nabazgrać na niej adres. Gdy już go zdobyłam, podziękowałam mu. Dziękuję. Jeszcze jedno. Spróbujmy poprawić twoją gębę. Uniosłam młot i uderzyłam go z całej siły w twarz. Nie wydał z siebie żadnego dźwięku, tylko opadł na bok, wraz z wybrzmiewającym charkotem. Ten ostatni cios zdjął mi ciężar z piersi, podnosząc ciężkie narzędzie z resztek szyi potwora. Zaczęłam zbierać narzędzia do torby i skierowałam się w stronę jego komputera. Wiedziałam, że muszę go jakoś zniszczyć, ale gdy przyglądałam się monitorowi, coś innego przykuło moją uwagę. Mały, okrągły obiektyw obok klawiatury delikatnie zamrugał. Przeszedł mnie dreszcz, gdy zdałam sobie sprawę, że to właśnie tego komputera David używał do przesyłania zdjęć. Ale to migoczące światło kamery było tym, co naprawdę mnie zmroziło. Przyjrzałam się bliżej i poczułam, jak moja krew zmienia się w lód, gdy przekonałam się, że była to włączona dioda nagrywania. Ktoś obserwował mnie przez cały czas, od momentu schwytania do wykonania egzekucji. Na ekranie pojawiła się wiadomość. Wyśmienita robótka Claro. Jesteśmy bardzo zadowoleni z seansu. Poczułam, jak ściska mi się gardło, gdy odwróciłam wzrok na zmaltretowane zwłoki leżące na łóżku. Jego poorana twarz zdawała się spoglądać na mnie szyderczo. Biorąc głęboki oddech, powoli napisałam pytanie. Jaki seans? Co zrobiliście? Ich odpowiedź wydawała się drwiąca. Dlaczego cię nagraliśmy, Claro? Jesteśmy pionierami w Dark Webie i chcieliśmy stworzyć coś wiekopomnego. Coś, co odciśnie nasz ślad na największej sieci przestępczej, jaka kiedykolwiek powstała. Założyliśmy pierwszy prawdziwy czerwony pokój. Waga tych słów uderzyła we mnie jak młot. Czerwony pokój? Przypomniałam sobie. To legendarne miejsce, w którym wysoko ustawiona klientela płaciła za zabicie kogoś dla własnej przyjemności. Nie tylko brałam udział w spektaklu, ale zostałam zmanipulowana, tak by dla rozrywki innych torturować człowieka, którego nigdy nie znałam. Nie, przypomniałam sobie, nie zmanipulowana, przymuszona.
Nie byłam niewinną ofiarą, a ten leżący na łóżku, który jedynie marnował tlen, nie był tylko jakimś sobie człowiekiem. Był potworem, a ja odpowiadałam za pozbawienie go życia. Odwróciłam się do komputera i zadałam kolejne pytanie. Ilu to ogląda? Wystarczająco. Gapiłam się na niejasną odpowiedź. Wystarczająco do czego? Wystarczająco, by zagwarantować ci, że od teraz będziesz obserwowana przez cały czas, Klaro. Wystarczająco dużo, by ten piękny przejaw ludzkiego zepsucia nigdy nie ujrzał światła dziennego. O ile będziesz grzeczna, lecz jeśli nie będziesz, wpadniesz w ręce jednego z twoich współpracowników. Zadrżałam z wściekłości. Przecież powiedziałeś, że to mój wybór. I był, Klaro. Aż do momentu, gdy dokonałaś pierwszego cięcia. Wtedy stałaś się jedną z nas. Częścią swojego własnego Dark Webu. Zapewnimy ci ochronę, ale będziesz pracować dla nas. Egzekucje mogą być całkiem dochodowe, jeśli są wykonywane właściwie i dla właściwych ludzi. I nie daj się zwieść. David Welsh zdecydowanie zasłużył na każde zadane mu skaleczenie, cięcie, ukłucie i łzę. Mój oddech powoli się wyrównywał, gdy zdałam sobie sprawę, że nie ma sensu dalej się kłócić. Wszakże oni tu rozdają karty. Więc co teraz? Teraz wracasz do pracy. W dalszym ciągu pozbywaj się złych ludzi grasujących w cyfrowym podziemiu w sposób oficjalny. I kiedy nam to odpowie, rób to w sposób nieoficjalny. To będzie wyczerpująca praca, ale krok po kroku będziesz usuwać z tego świata prawdziwe potwory. Przypuszczamy, że David dostarczył ci już następny cel. Spojrzałam w dół, na ręce trzymające poplamiony krwią adres i nazwisko. Na ekranie pojawiła się ostatnia wiadomość. Witamy w Dark Webie, Klaro.